2-1 Poland. 2-1 Poland, who will score? Peter Zielinski and Lewandowski. Ja myślę, że wyjdziemy, no, jesteśmy w jak najbardziej przychylnej sytuacji, musimy nie przegrać. Więc myślę, że ten drugi mecz dał nam dużo pewności siebie i, no, i liczę na to, trzymam kciuki, żeby ten mecz był wygrany. Przyjechałem zobaczyć murowanie przez cały mecz i 0-0 na koniec. I prawdziwie po polsku, tak? No nie wiem, czy po polsku, ja widzę, że inne drużyny też to naśladują, to jest taki nowoczesny futbol. Laga i do przodu. Tak jest. Laga? Jasne, że laga. No podobno w poprzednim meczu to najwięcej podań miał Szczęsny do Lewandowskiego. No i na tą samą taktykę liczymy w trzecim meczu z Argentyną. Jak widać, skuteczną. Długa piłka do napastnika, nie? Tak, to jest taka podwórkowa taktyka. Wygrywaliśmy. Wygrywaliśmy. No ale ja myślę, że na Argentynę to może być trochę za mało. Moim zdaniem nie będzie w porządku. Będzie przez 90 minut pełen stres, ale na koniec jakoś powinno się udać. Mam nadzieję, że przegramy 1-0 i wyjdziemy z drugiego miejsca. Ale pan tutaj prawdziwie po polsku kibicuje. No, trzeba być realistą. Widziałem, jak grali Polacy, widziałem, jak grali Argentyńczycy w ostatnim meczu, także uważam, że nie jesteśmy lepszą drużyną. Jaki w ogóle będzie według pana wynik i dlaczego? No, wydaje mi się, że będzie 2-1 dla Polski. A dlaczego? No, dwie lagi, dwie brameczki, no i Messi strzela na pożegnanie. Myślę, że Messi w tym tłoku jednak nie da sobie rady i nie przebije się, nie da rady nam strzelić bramki. Ja myślę, że może będzie draw, co to jest? Remis. Remis, tak. I to będzie może dwa goli. Szykuje się dobry mecz. Dobry mecz będzie, naprawdę dobry mecz będzie. Na pewno Argentyńczycy przegrają. Messi już, to już stary człowiek. To już nie te lata. Już go kości bolą, skrzykają. Tak, dokładnie. Także na pewno Lewandowski, chłopcy dadzą radę na 100%. Oby tak było. No to co, bawimy się w Doha!